Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Szanowni Państwo, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie w najbliższą sobotę na ten skwerek przyjaźni, który tutaj mam za sobą, na ulicę Słowackiego. Zapraszam do badań, zapraszam do konsultacji i zapraszam na rozrywkę, ponieważ październik jest miesiącem, w którym szczególnie zajmujemy się profilaktyką raka piersi. My również jako powiat włączamy się w te działania i organizujemy Marsz Różowej Wstążki. Wszystkich Państwa, i dzieci, i rodziców, i babcie, i mamy, i ojców. Wszystkich zapraszam tutaj na ten skwerek, gdzie będzie można wykonać badania, na przykład poziomu cukru, BMI, dokonać konsultacji onkologicznych. Będziemy mieć lekarzy onkologów, których każda pani będzie mogła zapytać, będzie mogła skonsultować swoje wątpliwości, będzie mogła dowiedzieć się, jak dbać i jak prowadzić profilaktykę raka piersi. Jest to dla nas bardzo ważne. Ten marsz i to wydarzenie jest dla każdego właściwie. Dlatego, że rak piersi jest cały czas zagrożeniem dla kobiet. Jak my będziemy tutaj maszerować, będziemy konsultować, będziemy się bawić, to wiemy, że statystycznie w ciągu jednego dnia około 50 kobiet w Polsce dowie się, że zachorowało, a 15 kobiet umrze. Dlatego jest ten marsz, ponieważ wiemy, że te statystyki możemy zmienić w bardzo, bardzo prosty sposób. Przede wszystkim poprzez samobadanie piersi i poprzez badania, które są bardzo obecnie i ostatnio dostępne, coraz bardziej dostępne. Wiemy, że badania mamograficzne od listopada będą dostępne dla kobiet od 45 do 74 roku życia. A samo badania możemy się nauczyć. Jest to dla nastolatek, dla wszystkich kobiet i to pozwala na wczesne wykrycia, bo profilaktyka i wczesne wykrycie to obniżenie tych statystyk. To możemy zrobić na pewno, to jest łatwe i to proponujemy między innymi w części medycznej tego pikniku. Będą lekarze onkolodzy, będą położne, będą pielęgniarki, będą doradcy NFZ, będą doradcy z Sanepid, będą panie z Amazonek krakowskich ze stowarzyszenia, będą kobiety, które przeszły raka, które zostały wyleczone. Więc nie tylko profilaktyka, ale chcemy zaprosić też kobiety, które chorują, bo być może będą mogły właśnie skorzystać z takiego wsparcia, bo sam marsz jest oczywiście związany z profilaktyką przede wszystkim. Ale ma on również pokazać, zjednoczyć nas, zintegrować i dać wsparcie i empatię dla kobiet i dla rodzin, w których znajduje się kobieta chorująca, a jest to sytuacja oczywiście dramatyczna i pokazując to, będąc razem z nimi, dajemy im wsparcie. Wiemy, że kilkadziesiąt tysięcy kobiet choruje. To jest nie tylko kobieta, ale to jest cała rodzina, to są dzieci, to jest mąż, to jest problem całej rodziny. Chcemy dawać wsparcie właśnie przez takie działania. No i przede wszystkim chcemy zachęcić do badań. Wiedza jest, dostęp do badań jest, ale w Polsce mamy taki problem, że właściwie jesteśmy na szarym końcu wśród krajów OECD, jeżeli chodzi o zgłaszalność na badania mamograficzne. Tylko około 30-40% zaproszeń skierowanych do kobiet znajduje swoje odzwierciedlenie w tym, że kobiety przyjdą. My w ramach tego marszu też mamy, 13-14 mamy mammobus, więc zapraszamy, żebyście panie zgłaszały się do tych badań. Bo właśnie badanie, wczesne wykrycie i samo badanie piersi jest absolutnym minimum, które daje ogromne szanse na zdrowe życie. Dlatego zapraszamy, bo będziemy mieć też tutaj naukę samobadania piersi. Chcemy jeszcze, żeby ten marsz, bo to jest taki kolejny cel tego marszu, nie mamy wsparcia, przynajmniej takiego formalnego, dla kobiet, które chorują tutaj na terenie powiatu myślenickiego. Mamy nadzieję, że i tak to się rysuje, że być może powstanie tutaj grupa Amazonek, bądź jakaś inna grupa wsparcia. Też przy starostwie powiatowym mamy ośrodek interwencji kryzysowej, gdzie kobiety, które przeszły chorobę,
które wyzdrowiały, będą udzielać wsparcia psychicznego dla tych, które chorują. I chcemy też wrócić do idei szkolenia nastolatek w zakresie samobadania piersi. To jest ogromnie ważne, niedoceniane, bo gdybym teraz zapytała nastolatki, panie, która z nich raz w miesiącu bada sobie piersi? Myślę, że tych odpowiedzi pozytywnych nie byłoby dużo. A to jest podstawa, ponieważ wiemy, że ponad 90% kobiet, które chorują, zostały wyleczone, same wykryły sobie guzka. Jeżeli będą mieć tą szansę, żeby przez 12 razy w roku zbadać sobie fachowo te piersi, to jeżeli ten guzek się pojawi, będzie na tak małym etapie rozwoju, że będzie szansa na jego wyleczenie. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na marsz pod szpital w Myślenicach, a następnie na ten skwerek, żeby skorzystać zarówno z tej części medycznej, jak i z tej części rozrywkowej, ponieważ będziemy mieć również poczęstunek dla wszystkich. Panie z koła gospodyń wiejskich będą nas tutaj częstować różnymi smakołykami, będzie dmuchaniec dla dzieci, będzie malowanie twarzy, nie tylko dzieci, ale panie z Avonu wspierające profilaktykę raka piersi też pokażą nam, jak robić makijaż, więc zapraszam bardzo serdecznie. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.